Cześć! Od kilku dni nie nagrywałam dla Was filmu i po prostu chyba totalnie wyszłam z wprawy, bo chciałam przed nagraniem tego filmu z nowościami nagrać Wam ten tutorial, ale po prostu aparat był 20 milionów razy wyłączony, więc podejrzewam, że w ogóle 3/4 tutorialu się nie nagrało, więc prawdopodobnie tego tutorialu nie będzie, chociaż i tak mi się nie podoba i malowałam się 2 razy, więc w ogóle porażka na całego. Powiem Wam też, że tak sobie trochę pogadam, dawno do Was nie gadałam. Zresztą nagrywałam ten tutorial, żeby Wam się pochwalić, że w końcu znalazłam porządnego, cudownego producenta szminek matowych w płynie i że mam nadzieję, trzymam kciuki, że maksymalnie do końca roku one się pojawią. Formuła jest fenomenalna i z czystą odpowiedzialnością mówię, że nie ma w Polsce takich na rynku jak ta formuła, którą ja będę miała. Tak jestem zjarana jak czekolada, to swoją drogą. Co jeszcze? Rzęsy, to są też nowe rzęsy Glam Lash, które pojawią się w trakcie wakacji, oczywiście to są syntetyczne rzęsy. Te akurat mają ciemny pasek, będą bez paska, będą 4 nowe modele. Mam też na policzkach nowy bronzer, taki ciemniejszy trochę, bardzo fajny, matowy, nowy puder rozjaśniający pod oczami, świetny, nazywa się Alabaster, będzie cudowny dla bladych osób, jest prawie biały, ale ma piękne wykończenie, takie satynowe, lekko połyskujące, zresztą to powiem w premierze tego produktu. Mam też na policzkach nowy topper, czyli taki rozświetlający róż o bardzo delikatnej pigmentacji, który daje dosłownie tylko odrobinę koloru na środek policzków, bo ja prywatnie nie lubię być opalona i mieć bardzo intensywnego makijażu policzków. Skończyłam też pracę nad paletą Bogini Brązu. Aha, i skończyłam też pracę nad moją bazą pod cienie Glam Glue, która też już niedługo się pojawi. Także to tytułem wstępu, a teraz już konkretnie do nowości. W końcu w sklepie pojawił się pokrowiec. Pokrowiec nowy, tak zwany piórnik, to jest pokrowiec kosmetyczka 2 w 1. Glam Brush, bardzo duży, bardzo pojemny, bardzo długi, dzięki czemu nie zacinamy sobie włosia pędzli. W środku posiada wypinaną tutaj taką kosmetyczkę przezroczystą, w którą możemy wsadzić kosmetyki, gąbki, przybory, cokolwiek chcemy. Mamy duże, duże podziałki, widzicie, na pędzle. Tutaj wchodzi kilka pędzli drobnych albo 2-3 z grubszymi trzonkami. Z drugiej strony mamy mniejsze przekrótki, ale też spokojnie po kilka pędzli wchodzi drugi rząd. I tu jeszcze osobno taką kieszeń, widzicie, którą też możemy załadować kosmetykami. Tutaj wchodzi lekko 30 pędzli. I oprócz tego właśnie jeszcze w środek jakieś gąbki, jakieś akcesoria albo po prostu kosmetyki do makijażu lub jakiekolwiek inne kosmetyki. Pokrowiec się na szczęście pojawił, był bardzo duży problem, bo te pokrowce zlecamy szyć w innej fabryce niż ta nasza główna, już mniejsza o to, ale fabryka strasznie wolno to robiła ze względu na ten materiał. Oni dosłownie szyli po kilka dziennie, dlatego tak długo żeśmy czekali. To jest taki, widzicie, kolor różowego złota. Jeżeli chodzi o pierwszą nowość pędzlową, taką nowość, nie nowość, to jest pędzel T13, który powrócił w nowej wersji, w nowej odsłonie, właśnie wyprodukowany przez naszą nową fabrykę, która robi wszystkie nowe pędzelki. To jest znana wszystkim T13, cudownie miękka, najbardziej uniwersalny pędzel na świecie do nakładania baz, podkładów, minerałów, korektorów, do konturowania, kształt lekko ścięty do podpoliczek, do konturowania na sucho, na mokro, do różu, do rozświetlacza, najbardziej uniwersalny pędzel. Druga nowość dla miłośniczek znowu syntetyków to jest T115, to jest pędzel okrągły w przekroju, taka praktyczna kuleczka, bardzo fajna do nakładania podkładów, znowu baz, korektorów, to znowu do konturowania, świetnie się tu wpisuje, rozciera wszystko, bardzo uniwersalny. W ogóle te syntetyki, które właśnie teraz dla Was mam, są strasznie uniwersalne. I jeszcze trzeci Wam pokażę. Trzeci to jest T114, pędzelek wygląda tak, ma wydłużone włosie, jest lekko spłaszczony. W porównaniu chociażby do T13 ma dłuższe włosy, widzicie, z taką wydłużoną T13. I to jest pędzel, który ja uwielbiam do pudrowania, też do szybkiego nałożenia, szczególnie bardziej płynnych podkładów. Gdzieś tutaj pod policzki, jako róż, jako rozświetlacz, ale przede wszystkim lubię nim sobie tutaj przypudrować środki twarzy. Bardzo uniwersalny kształt i ta trójka syntetyków na pewno, tych nowych syntetyków na pewno przypadnie do gustu Wam, a w ogóle wszystkim, którzy lubią syntetyczne pędzle, ale nie tylko. Jeden jedyny pędzel, który można nazwać pędzlem do oczu, ewentualnie do bazy, do korektora, jest ten maluszek. To jest O113 i to jest taki malutki,
Języczkowy pędzel z ładnie wyprofilowaną końcówką, który jest bardzo fajny, gdzieś tu do precyzyjnego nakładania korektora, gdzieś tutaj pod brwi, do robienia cut crease, jeżeli robicie to bazą lub korektorem, tak jakbym nieraz pokazywała, do nanoszenia pigmentów, do nanoszenia sypkich cieni, do nanoszenia bezstalkowców, które też lubią być tak wtarte między miejsce przy miejscu, bardzo przyjemny, syntetyczny, też tu gdzieś do korektora pod oczy punktowego, pędzel, który jest moim zdaniem must have. I ostatnie dwie nowości to są pacynki do cieni, aplikatory, innymi słowy gąbeczkowe. Słuchajcie, długo się mówiło o tym, że te aplikatory to są takie niedobre i są niedobre, te, które są przeważnie w takich małych, w takim malutkim formacie gdzieś tam w cieniach wrzucone, bo są po prostu niewygodne, nieporęczne, ciężko nimi gdzieś tam manipulować, a też jeszcze do niedawna te aplikatory dołączane do cieni były tragicznej jakości i one były, miały w środku taki patyczek, który bardzo szybko ten materiał przerywał i nic się po prostu już z tym aplikatorem nie dało zrobić. To jest aplikator, ten się nazywa A1, ten się nazywa A2. Do czego są aplikatory? Ja mam tutaj brudne, więc posłużę się nimi, żeby wiecie, nie brudzić. Aplikatory to nic innego jak rodzaj gąbki, która wciera cienie w skórę, dzięki czemu uzyskujemy bardzo mocną pigmentację. Aplikatory świetnie radzą sobie z różnego rodzaju cieniami o foliowym wykończeniu. Na przykład wezmę sobie tutaj na pędzel, to jest chyba elegancki baton, na pędzel, na aplikator. I widzimy, że nie ma problemu z przeniesieniem pigmentacji, ale i połysku. Oczywiście pędzlem też to zrobicie, natomiast aplikator jest jakby bardziej precyzyjny, bardziej punktowy, jest taki zbity, bardzo fajnie nakłada się wewnętrzne kąciki aplikatorem, coś bardzo rozświetlającego, żeby uzyskać jak najmocniejszy efekt. Aplikatorem też bez problemu możemy rozcierać. Pokażę Wam tutaj na przykładzie może tutaj pijanej śliwki, nałożę ją obok. Nałożyłam tutaj obok pijaną śliwkę i spokojnie, zmniejszając nacisk, mogę wycieniować aplikatorem wszystko, co chcę. Oczywiście wygodniej jest, ja się tutaj nie sprzeczam i sama wygodniej mi jest nanosić brązowy, transferowy cień w załamaniu powieki jednak pędzlem, natomiast aplikatorem absolutnie możemy na szybko porozcierać. Aplikatory są też niezastąpione do rozcierania kredek na powiekach, natomiast ten duży aplikator, który tutaj widzicie, to jest po prostu coś, co służy nam do aplikowania cienia na zdecydowanie większej powierzchni. Najpierw Wam pokażę może tutaj o perskie oko, tak? Ja mam całkowicie oczywiście suchą skórę i jak mówiłam, nie ma żadnego problemu, widzicie, z rozstarciem. Także to jeżeli chodzi o nowości, oczywiście zapraszam do rozdania. Pamiętajcie, że rozdanie niedługo będą kolejne, będą nowe pudry, topery, palety, szminki, następne pędzle się nowe robią, także te rozdania będą. Traktujcie to jako zabawę, to jest rodzaj w sumie loterii, nie ukrywam. Co musicie zrobić? Zostawić komentarz dowolnej treści, wszystkie komentarze są ukryte, musicie być moim subskrybentem, wszystkie szczegóły rozdania macie tu na dole w opisie pod filmem i wyniki zostają ogłoszone przede wszystkim na Facebooku sklepu, do którego link macie na dole. Nie musicie mieć Facebooka, żeby wejść na Facebooka sklepu i sprawdzić sobie te wyniki. Owszem, wyniki tu pod filmem prędzej czy później się pojawią, ale z mojego doświadczenia wynika, że to jest zdecydowanie później niż prędzej. Tak. I to wszystko ma na dzisiaj. A, 3 osoby wygrywają, nowy zestaw pędzli i pokrowiec ode mnie. I to wszystko na dzisiaj, do następnego razu, buziaki.